Witam Państwa, zbliżają się święta. Pora najwyższa zakisić barszcz czerwony. Wiadomo, własno kiszony barszcz czerwony, w ogóle co domowe, to zawsze jest lepsze. Potrzebne składniki na około 1,5 litra barszczu, 1,5 litra dobrej wody. Tu mam garnek 3-litrowy kamienny, do 1,5 kg buraków cikłowych, 3-4 ząbki czosnku, skórka razowego chleba, duża łyżka cukru i ściereczka do przykrycia garnka. Buraki czerwone myjemy, oczyszczamy, kroimy na takie plasterki ręcznie albo starkę. Dodajemy tu zmiażdżony, rozdrobniony czosnek. To wszystko całość mieszamy. Oczywiście posługujemy się w tym najlepiej rękawiczkami. Dajemy jedną łyżkę naszego cukru. Jak to wymieszamy, to przekładamy to do naszego kamiennego garnka. Zalewamy buraki gorącą wodą w temperaturze, o temperaturze 50 stopni. Jeżeli woda to jest źródlana, to tylko ją zagrzejemy. Jak taka sieciowa, to warto ją przegotować. Zalewamy to, przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce o temperaturze 20 stopni. Musimy czekać około tygodnia, aż tam bardzo zakisi. Dziękuję bardzo.